Dobry. Idę właśnie na łowy lumpeksowe. Stwierdziłam, że poszukam tutaj idealnego lumpeksu, czy też second handu na Woli, także właśnie idę w głąb Woli, że tak powiem, i szczerze przyznam, że chyba tędy jeszcze nie szłam, także poznam sobie nowe rejony mojej dzielnicy. Zabieram was ze sobą, w końcu mamy w Warszawie słońce, bo od jakoś, nie wiem, 2 tygodni cały czas było tak ponuro, tak ciemno, więc dzisiaj aż się chciało wyjść. Jest dosyć chłodno, więc ja dzisiaj ubrana ciepło, ale przygotowana pozytywnie na łowy. Zobaczymy, czy uda nam się coś kupić. Planuję odwiedzić kilka, tak sobie patrzyłam na mapie. No i mam nadzieję, że mi się uda coś właśnie kupić. O, słońce po prostu naprawdę jest pięknie w końcu. Planuję tak w ogóle bardziej rozglądać się ze swetrami i spodniami, ale oczywiście jak wpadnie coś innego, to też nie będę narzekać, ale raczej jestem sfokusowana właśnie na swetry i na spodnie. Jestem już po zakupach, dosyć szybkich w sumie. Kupiłam 3 rzeczy, z czego nie wiem, czy jednej rzeczy nie oddam właśnie koleżance, która myje samochód. Ja jestem teraz tutaj w niej. Jedziemy na jakiś lunch, chyba do Selawii. Nie wiem, czy coś słyszycie, bo myje się auto. W każdym razie ja też w ogóle muszę swoje umyć, bo jest strasznie brudne. Więc może to zrobię jakoś w najbliższym czasie. No, jedziemy na lunch, ja też jestem głodna, pokażę wam w domu, co kupiłam. Dzisiaj w ogóle wszędzie były strasznie duże ceny. Nie wiem, czy przez to, że dostawa akurat była, czy taki dzień. W każdym razie spore ceny, ale udało mi się kupić zajebistą kamizelkę i sukienkę bardzo ładną i spodnie, tylko że właśnie spodnie nie wiem, czy nie odsprzedam właśnie koleżance, bo tak w sumie stwierdziłam, że kurczę, mam takie, trochę żałuję, że nie wzięłam jednych boyfriendów, bo były ładne boyfriendy, ale dosyć drogie właśnie, bo kosztowały ponad 35 zł, więc tak stwierdziłam, na second hand to trochę jednak dużo, a szukam takich właśnie bardziej luźniejszych, a jak na złość pamiętam, jak dawniej chodziłam po lumpeksach i ja wtedy wchodziłam w rozmiar 34, a teraz no tak 36-38, w zależności od kroju spodni, żeby się czuć wygodnie po prostu i luźno, komfortowo. I jak na złość, wtedy nie było żadnych takich spodni. To był po prostu cud, jak ja znalazłam jakieś spodnie w małym rozmiarze. Tak teraz, jak chodziłam, wszędzie 34, wszędzie takie małe rozmiary. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że szukam innego, a widzę inne. W każdym razie bardziej chciałam takie jakieś luźniejsze, typu właśnie boyfriend, mom jeans, coś takiego, albo dzwony. Też mierzyłam jedne dzwony, ale były takie trochę luźne tutaj w pasie, z takim niskim stanem. No jakoś tak dziwnie się w nich czułam. Stwierdziłam, że nie ma na siłę co kupować, po prostu przejdę się kolejny raz i może następnym razem coś innego znajdę. No, to tyle z aktualizacji. Jedziemy zaraz sobie coś zjeść i później się do was jeszcze raz odezwam. Pierwszy raz się spotykam w restauracji, żeby był taki a la koszyczek ratunkowy i to jest takie pozytywne i na plus. Mamy tutaj wszystkie artykuły higieniczne dla kobiet, waciki, nawet płyn micelarny. Podejrzewam, że dezodorant gdzieś tutaj albo szampon, lakiery. No,
Naprawdę, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Of you and of all I should have done. Jestem już w domu, wróciłam właśnie. Powiem wam, że to co jadłyśmy, to było tak pyszne. To był chyba najlepszy lunch, jaki jadłam od naprawdę bardzo dawna, bo pamiętam, że taki, bo to są takie typowe lunche. Niektóre restauracje oferują, że od godziny 12 do 16 za określoną kwotę, przeważnie to jest tak od 25 do 40 zł, macie zupę, macie drugie danie, deser i jakieś picie, tam woda, lemoniada. I właśnie C'est la vie oferuje też takie, stwierdziłyśmy, że pojedziemy dzisiaj. No i słuchajcie, to było takie pyszne, o matko, bo kiedyś dawno, jak byłam w Krakowie jeszcze, to też chodziłam do Nadwiślańskiej, tam też mieli właśnie takie lunche. I pamiętam, że zawsze jak mieli lunch, bo oni się ogłaszają na Facebooku głównie, czy na Instagramie, jak mieli krem pomidorowo-paprykowy i lasagne szpinakową, zawsze tam jechałam, tylko że wtedy lunch, nie wiem, kosztował chyba 19 zł. Albo 29? Teraz już nie pamiętam. Ale tam było bez deserów. W każdym razie to też było takie pyszne, że zawsze tam chciałam jechać. A dzisiaj jak zjadłam tą pieczarkową, później ten hummus, a później jeszcze ta babeczka. Przepyszne to było. Ja chcę więcej. Dobra, pokażę wam co kupiłam w second handach. W sumie w dwóch. Te spodnie, o których wam wspominałam, w końcu ja oddałam właśnie koleżance. Znaczy no, ona sobie jakby odkupiła ode mnie. Bo jakoś tak, one były w porządku jakby, nie miałam nic do nich, ale kupiłam je tak nie do końca przemyślany zakup to był chyba. W sensie, jakbym je miała, to bym je nosiła, ale generalnie nie potrzebowałam. W każdym razie kupiłam sukienkę, tak tutaj wam w skrócie tylko pokażę, bo pokażę wam na sobie jak to wszystko się prezentuje. Taką przepiękną sukienkę z bardzo takiego delikatnego materiału, idealna na lato, z takimi rozkloszowanymi tutaj rękawami, z tyłu ma wycięte plecy, bardzo ładnie się prezentuje, fajnie tak dziewczęco i bardzo wiosennie, także na lato do jakiejś opalonej już skóry będzie naprawdę świetnie wyglądać. No i też kamizelka, to jest klasyczna taka czarna, pikowana kamizelka z kapturem, tutaj ma akurat takie futerko, które jest odpinane czy nie jest odpinane? Tak, jest odpinane, więc spokojnie można ściągnąć. I to jest jakaś firma Mountain Way. I to jest rozmiar 42. Ale to nie jest rozmiar 42. W sensie to jest taka M-ka. Taka fajna M-ka. Można w ogóle cały kaptur, widzę tutaj, odpiąć. No, pokażę wam jak to wszystko wygląda. I później jeszcze pokażę wam moje inne zakupy, bo a to wam potem powiem. Ta kamizelka prezentuje się tak, zobaczcie, że naprawdę jest świetna. Idealna będzie na taką wiosnę albo właśnie na jesień, której już nie mamy, znaczy taką cieplejszą jesień, bo teraz już jest zdecydowanie za chłodno na takie bezrękawniki. W każdym razie fajna, można pod to jakąś grubszą bluzę albo nawet taką bluzkę jak ja teraz mam. Kaptur taki, no naprawdę świetna, muszę ją wyprać, bo niestety, ale trochę leci tu zapachem takim second handowym, więc leci do prania, ale ja jestem z niej bardzo zadowolona i szczerze mówiąc szukałam czegoś takiego, no tutaj się trafiło, zapłaciłam za nią 35 zł, także no nie jakoś super tanio, ale jak na taki bezrękawnik myślę, że całkiem fajna cena. I tutaj mamy sukienkę, ona jest naprawdę bardzo taka dziewczęca. Tak wygląda, tutaj te rękawy są bardzo szerokie i taka jest naprawdę leciutka. Idealna będzie na lato, na taką ciepłą wiosnę. Można sobie tutaj na przykład jakimś paskiem ściągnąć w pasie. Albo można nosić tak, jako taką
taką tunikę. Z tyłu ma te plecy fajnie wycięte, tylko nie mam jak wam pokazać tego. No, taka ładna, fajna dziewczęca bardzo. Podoba mi się. I w ogóle mierzyłam też właśnie inne jeszcze sukienki, ale nie przemawiały do mnie bardziej kolorystycznie niż jako krój. Bo tam jedna była taka z Primarka, bardzo obcisła, druga taka bordowa i trzecia jeszcze, no, wyglądała jak piżama. Znaczy, tu nie wiem, to też wygląda jak piżama. Nie, mam nadzieję, że nie. W każdym razie, no niestety tamtych nie wzięłam, bo tak nie były do końca moje, nie czułam po prostu tego. A tak jak wam wspominałam, też dzisiaj było dosyć drogo. Więc znaczy za tą sukienkę zapłaciłam 19 zł. No więc tak bym powiedziała, niby okej, ale i tak to nie są jeszcze te ceny, które bym chciała, czyli 3 zł, 5 zł. Obawiam się, że już w ogóle będzie ciężko z takimi second handami. Dlatego, że wszędzie teraz widzę ceny za kilogram, to jest tak około 90 zł w pierwszy dzień. Więc to jest naprawdę bardzo dużo. Gdzie jak też miałam taki szał second handowy jeszcze w liceum, pamiętam, czy nawet na studiach, to było około 40 zł za kilogram w pierwszy dzień dostawy. A gdzieś w ostatni dzień dostawy to czasami było i po 5 zł za kilogram. Także no niestety już chyba te czasy nie wrócą, szkoda, ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się znaleźć jakieś inne second handy. No ale to wszystko jeszcze przede mną. Dzisiaj tak nie miałam za bardzo dużo czasu, bo koleżanka mnie zwinęła, stwierdziła, że jedziemy na lunch, czego bardzo w ogóle nie żałuję, bo lunch był naprawdę pyszny. No ale nie miałam czasu tak sobie pochodzić jeszcze. Byłam w sumie chyba w czterech chyba, albo pięciu second handach, nie, chyba czterech. No więc kupiłam te trzy rzeczy, dwie zostały u mnie. Lecimy dalej z zakupami, ponieważ niedaleko mnie otworzył się oddział Empika i wiedziałam, że dzisiaj jest pierwszy dzień, jakby taki dzień otwarcia. Więc stwierdziłam, że na pewno będą jakieś promocje i w ogóle byłam też ciekawa, co to jest za oddział, bo nie był to zwykły, klasyczny Empik, tylko tak jakby papierniczy, coś takiego. W każdym razie podchodzi pod Empik i to jest taki mini Empik z bardziej papierniczowymi rzeczami, z takimi do rysowania, do robienia ręcznych, takie DIY, różne pisaki, długopisy i tak dalej, gry, bardzo dużo gier było, ozdób takich tematycznych, czyli na przykład jeżeli ktoś potrzebuje balonów na urodziny, no to właśnie tam można znaleźć coś takiego, fajnie. No i też była półka z książkami i z racji tego, że dzisiaj był dzień otwarcia, no to była promocja na książki 3 za 2. No to stwierdziłam, że wezmę, dlatego że i tak chciałam ostatnio sobie zamówić jakieś książki, bo mam takie poczucie, że nie mam co czytać. W sensie mam na półce teraz, tak patrzę, kilka pozycji jeszcze, ale jakoś tak żadne do mnie tak nie przemawiają w 100% i potrzebowałam czegoś nowego. No więc wzięłam sobie trzy książki. Pierwsza, na którą się zdecydowałam, to jest Czuła przewodniczka i ta książka mnie naprawdę bardzo ciekawi, bo wiem, że są pozytywne opinie na jej temat, dlatego też ja bym chciała ją przeczytać i dowiedzieć się, co tutaj znajdę, bo tak do końca się też nie wtajemniczałam, zawsze jak ktoś polecał, to stwierdziłam, ok, to ja sobie kupię tą książkę i po prostu przeczytam, dlatego też, no, jestem ciekawa, co tam znajdę w środku. Druga książka to jest kontynuacja bestsellerowego Tatuażysty z Auschwitz. Ja Tatuażysty z Auschwitz czytałam, właśnie patrzę na półce, sobie tam stoi i to była bardzo dobra książka. To jest oczywiście książka o tematyce II wojny światowej, Auschwitz. I no, mam nadzieję, że tutaj też ta tematyka będzie zachowana, ale tak, z tego co tutaj widzę, to tak. Więc no, ja bardzo lubię te książki i nawet nie wiedziałam, że teraz coś nowego właśnie wyszło z tej serii jakby. I trzecia książka, na którą się zdecydowałam, jest to coś takiego chyba thriller, kryminał thriller, Zabawa w chowanego. Nigdy nie wiesz, czy nie znikniesz na zawsze. Wydaje mi się, że to jest taki thriller bardziej, a nie typowy kryminał a la Mróz, tylko bardziej thriller jak książki Paris na przykład. Coś takiego. W
W każdym razie też przeczytam. Nie jest to gruba książka, dosyć cieniutka i też duże litery, także na pewno się szybko ją przeczytam. Możliwe, że sobie jeszcze niedługo ją przeczytam. Była jedna taka świąteczna książka i też nad nią się zastanawiałam, bo ograniczyć się do 3 książek to jest naprawdę bardzo ciężko. Zastanawiałam się nad tą świąteczną książką, ale tak nie do końca ona do mnie przemówiła. A chciałabym, bo mam w sumie 2 świąteczne książki. Teraz będę już kończyć i jedną czytać, bo zaczęłam jedną i ją się tak super czyta, pokażę wam później, że ją bardzo szybko przeczytam. No, a grudnia jeszcze nie ma, a ja już książki świąteczne prawie bym przeczytała wszystkie. Mam jeszcze jedno zamówienie, znaczy zamówienie, to jest Big Lossy. Tak na szybko sobie otworzymy. Pudełeczko jest typowe pumpkin spice latte. Poza tym też jest taki temat przewodni pumpkin spice latte. I tak, aha, właśnie, ja już widziałam na stronach Big Lossy, że jest 15% rabatu na produkty z Rituals. Ja wam kiedyś pokazywałam tą piankę, którą no kończę już w zasadzie pod prysznic i ona jest świetna, więc jeżeli ktoś by chciał, to kod rabatowy Big Lossy 15, 15% rabatu właśnie. Można online sobie składać zamówienie. I co my tu mamy? Mamy tak, krem stopy. Taki krem, to jest krem nawilżona skóra ze skwalanem. Więc okej, okay. Szkoda, że nie ma SPF, bo by był idealny na dzień, ale niestety. Tutaj mamy, o, krem pod oczy z Hello Body. Ja bardzo lubię te kosmetyki i naprawdę, znaczy nie wiem, czy teraz się o tym rozgadywać, czy nie przydenko, bo właśnie kończę też taki tonik z Hello Body i ja go naprawdę bardzo lubię. I teraz jak dostałam tutaj krem pod oczy, to bardzo się ucieszyłam, bo swoją drogą też nie będę chciała niedługo jakiś krem pod oczy nowy zacząć używać. A te produkty naprawdę, naprawdę są dobre. I właśnie dużo osób hejtuje, już wiecie, tą promocję w internecie, bo bardzo dużo tego jest albo było. W każdym razie ja, szczerze mówiąc, gdybym dostała propozycję, na pewno bym też reklamowała, bo mi te kosmetyki się bardzo dobrze sprawdziły. Później mam tutaj z Rituals maska na dłonie na noc do spania. Ciekawa jestem, jak pachnie. Nie, jak pięknie. W ogóle te kosmetyki Rituals chyba zapachami to wygrywają wszystko. Mam tutaj peeling z Bielendy. Peeling do ciała w takiej kapsułce jakby. To jest tak jakby chyba na raz. Nie wiem, czy on jest suchy, czy nie. I jeszcze mam tutaj produkt do ust, regeneracyjny peeling do ust. Zainteresowało Cię tutaj aferka, widzę. Coś, tak? Co byś tu chciała? Krem pod oczy? Czy może... A, jeszcze tutaj Wam nie powiedziałam, mam... to jest chyba jakiś... aha, żel do brwi. Z firmy Claressa. O, tak wygląda. Ciekawe, czy jest czarny, czy przeźroczysty. Przeźroczysty. No to fajnie. Będziemy sobie to może ci usztywnimy tutaj tak brewkę, co? Tak? Tak? I ty moje słońce, ty moje słońce. Zapaliłam dzisiaj pierwszy raz ten wosk Massimo. Właśnie się tutaj pali. I powiem wam, że jest naprawdę bardzo intensywny. Czuć go od razu tutaj w całym pomieszczeniu. I jest też przepięknym zapachem. To jest naprawdę taki męski zapach, ale nie taki ciężki. Bardziej bym go określiła jako sportowy. Naprawdę ciekawy, także polecam. Tak samo jak pumpkin. Ten zapach myślę, że będzie moim drugim ulubionym, jeśli chodzi o te woski. Oglądam jeszcze podcast, tak dziwnie to brzmi, ale ja jakoś naprawdę wolę ich oglądać niż tylko słuchać, dlatego że cała mimika i to jak się zachowują naprawdę dużo robi. Ja pamiętam jak pierwszy sezon właśnie tego podcastu Podsiadło Kotarski słuchałam sobie w pociągu jak jeździłam do Warszawy na nagrania Tym Barka, tak teraz już drugi sezon oglądam w Warszawie, więc to jest takie no zabawne. I śmieszne trochę. W każdym razie bardzo Wam polecam ten podcast. Jak lubicie Kotarskiego, lubicie Podsiadło, to ten humor, ich poczucie humoru
to tak naprawdę Wam się ten podcast podoba i polecam właśnie go sobie obejrzeć. Nie są to długie odcinki, wychodzą raz w tygodniu godzinne podcasty. No, ja się śmieję. Po prostu z uśmiechem na twarzy oglądam całą godzinę. Także polecam. Nie wiem, czy słyszycie te dźwięki w tle. Dobry wieczór. Jest już naprawdę bardzo późno, ale jak sobie obiecałam, że dzisiaj Wam pokażę jeszcze jeden kosmetyk wieczorem, bo to jest niacynamid. Znaczy kosmetyk, niacynamid. Składnik aktywny to jest niacynamid, a kosmetyk dokładnie to jest produkt z Nakomi. I tak wygląda. Ja sobie zostawiłam tutaj opakowanie, bo chciałam Wam właśnie pokazać. Byłam dwa dni temu, czy wczoraj, już nie pamiętam, mi się to tak wszystko myli w ogóle te dni, tak mi się mylą. Byłam właśnie w Hebe, bo potrzebowałam serum z niacynamidem, dlatego że moja skóra po prostu albo się uzależniła od tego składnika, albo tak go lubi, że nie wyobrażam sobie po prostu pielęgnacji codziennej bez właśnie tego składnika. Skończyło mi się serum z La Roche-Posay i było super, bo tam chyba jeszcze był kwas glikolowy i takie kombo moja skóra naprawdę uwielbia. Ale na szczęście mam oprócz tego niacynamidu, to mam właśnie kwas glikolowy akurat tutaj z Pixi. Bardzo dobre są te toniki, bardzo Wam polecam. To jest już moja taka druga butelka, tutaj jest pół litra, więc naprawdę sporo. W każdym razie przemyłam sobie właśnie skórę tym tonikiem i teraz nałożę sobie serum z niacynamidem. No jest świetne, niweluje wszystkie takie jakieś przebarwienia, ale też blizny po takie zmianowe, czyli jak miałam jakieś wypryski, jakieś niedoskonałości, to tak naprawdę niacynamid sobie fajnie z tym radzi. No i też dobrze nawilża i jakby no są plusy w ogóle, nie? Ja kiedyś pamiętam, przygotowywałam dla Was taki osobny odcinek o samym niacynamidzie jako związku chemicznym, więc w ogóle Was tam odsyłam i naprawdę uwielbiam. A ten produkt z Nakomi jest fajny i w ogóle widziałam, że Nakomi ma dwa stężenia tego. Ja mam 15% i kosztuje 15 zł, a 20% kosztuje ponad 40. I ja tak właśnie się chwyciłam przy kasie wczoraj i stwierdziłam, nie no, za ponad 40 to ja będę miała niacynamid z The Ordinary, a co coś tańszego, więc wzięłam ten 15%. No i zobaczę, jak na dłuższą metę mi się sprawdzi. Tutaj jeszcze jest kwas hialuronowy. W każdym razie, no ja uwielbiam niacynamid i nie wyobrażam sobie po prostu pielęgnacji bez tego składnika. Kończę szybką pielęgnację, nałożę sobie jeszcze jakiś krem i krem pod oczy. Chyba tyle chciałabym powiedzieć o tym niacynamidzie tak naprawdę i powiedzieć, że jest takie serum w ogóle. Nakomi na tej półeczce, gdzie znalazłam to serum, miało mnóstwo takich serum właśnie. Jakiś kwas, retinol, witamina C, właśnie niacynamid w dwóch stężeniach, kwas chyba laktobionowy, coś takiego, ceramidy, no generalnie bardzo, bardzo dużo, więc fajnie, fajnie. Tym bardziej, że teraz chyba było minus 40% chyba, a nie wiem, czy się do tego zaliczyłam, czy nie, ale 15 zł za takie serum, to myślę, że i tak jest fajna cena. Także polecam Wam rozejrzeć się, bo to są naprawdę super składniki. Każdy musi tak naprawdę przetestować, bo mi retinol strasznie podrażniał skórę. Może ja też złe podejście do niego zrobiłam, bo nie wiem, czy to trzeba jakoś tak stopniowo, ale generalnie retinol pamiętam, że nie. Strasznie mi podrażnił i czułam, że ta moja skóra jest taka wrażliwa. Za to kwas glikolowy i niacynamid to jest kombo, które moja skóra kocha. Trzeba po prostu się sprawdzać. Jeszcze chciałabym zrobić podejście do witaminy C, ale zobaczymy. Mam tam jakieś serum chyba z witaminą C. Mam jeszcze z kwasem... czekajcie, co Wam powiem. To jest do Ordinary. To mam kwas laktopionowy chyba. I co? No i mam jeszcze właśnie tą witaminę C, ale
Dobra, już nie będę tego powtarzać, już 10 raz sobie to powtórzyła teraz. Wiecie, o co chodzi. Tak jak wam obiecałam, to chciałam wam pokazać jeszcze książkę, którą czytam aktualnie. No już połowę przeczytałam. Bardzo fajna, naprawdę taka luźna, pozytywna. Szybko się ją czyta i aż ma się ochotę po prostu siąść i wziąć tę książkę w ręce i czytać, bo naprawdę jest taka, no też w klimacie już świątecznym, wiadomo, i bardzo fajnie się ją czyta. Także jeżeli szukacie świątecznych, to polecam wam tę, bo jest jedna z lepszych, naprawdę. Mimo tego, że jej nie przeczytałam jeszcze, to polecam. Możecie sobie tutaj przeczytać mniej więcej o czym jest. Bardzo fajna. Także z jednej strony chce się ją czytać, a z drugiej strony nie chce się jej kończyć, bo jest tak fajną książką. Polecam.